Nie zabraknie rozmów o upolitycznieniu sądów, o deformie edukacji, o reformie zdrowia, ale główną naszą ideą i głównym naszym celem jest debata, dyskusja nad naszym programem. Jesteśmy w ramach akcji Porozmawiajmy, więc dzisiaj będziemy z mieszkańcami Olsztyna rozmawiać o ich problemach, o ich stopniu satysfakcji i zadowolenia z obecnej władzy. I będziemy też zadawać pytania, które potem posłużą nam temu, żeby te same pytania zadać obecnie rządzącym. Jak Państwo wiecie, ostatnio coś się porobiło z tą naszą tradycją, nawet parlamentarną, bo dzisiaj rządzący przepytują opozycję, a nie traktują opozycji jako swojego strażnika, swoistego strażnika ich działań i wypełnianiu ich obietnic z kampanii wyborczej i oczywiście rozwiązywaniu problemów obywateli. Koncentrują się ci z PiS-u, koncentrują się dzisiaj na Platformie Obywatelskiej, koncentrują się na opozycji, a sami jednak mimo wszystko nie mają czasu już dla obywatela. Gdzieś ta ich wrażliwość z czasem zniknęła. Ta miłość do obywateli, ta wrażliwość, ta empatia niestety została zastąpiona taką pogardą, lekceważeniem, niekiedy zniecierpliwieniem w stosunku do obywateli. My dzisiaj będziemy pytać obywateli mieszkających tu właśnie na ziemi waszej olsztyńskiej, będziemy ich pytać o to, czy rolnicy są zadowoleni z tego, że dopłaty są opóźniane. Będziemy pytać, czy rodzice, uczniowie, ale też nauczyciele zadowoleni są z reformy, tak zwanej deformy, którą wprowadza na siłę dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość, ale będziemy też pytać o rzeczy, które w przyszłości gdzieś tam po cichu w gabinetach pisowskich się dzieją. Czy o to będziemy już za chwilę szczęśliwi z tego powodu, że PiS chce wprowadzić opłaty za radioodbiorniki w waszych samochodach? O to będziemy pytać. Będziemy pytać, co z umowami śmieciowymi, ile osób tu w Olsztynie pracuje na umowach śmieciowych i jak to właśnie partia rządząca zamierza rozwiązać ten problem. Słuchając waszych współmieszkańców, będziemy mieli gotowe pytania do zadania Prawu i Sprawiedliwości. Wtedy, kiedy będziemy wypełniać naszą opozycyjną funkcję kontrolną w stosunku do rządzących.